Dzień dobry. Na dzisiaj, środę 10 stycznia, dzielę się z Wami słowem, które jest zapisane w psalmie 34, 15 wiersz i później w liście apostoła Pawła do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 19. Odstąp od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i dąż do niego. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Słowo pokój dwa razy tutaj w tych fragmentach biblijnych się nam pojawia. No i właśnie, czym ten pokój jest? Pokoju mamy szukać, pokoju mamy dążyć, mamy go odnajdować. I to jest w sumie bardzo proste, żeby odnaleźć pokój. Wystarczy pojechać, mam nadzieję, że to dobrze widać, trochę się obrócę, wystarczy pojechać na północ województwa opolskiego i oto, co jest za mną, rozpoczyna się miejscowość Pokój. Jest tutaj też parafia ewangelicka augsburska, ale akurat znak nie stoi przy parafii, tylko w trochę innym miejscu. I pokój można znaleźć, nawet w takim dosłownym rozumieniu. A tak naprawdę o jaki pokój chodzi? Myślę, że każde czasy są czasami niepokoju, są czasami niepewności. Zaczęliśmy nowy rok, nie wiemy, jak wszystko się ułoży, mamy plany, marzenia, dążenia, różnego rodzaju zamiary. To wszystko jest dla nas ważne, ale trochę odczuwamy takiego niepokoju, bo nie wiemy, jak wszystko się potoczy. Może wkroczyliśmy w ten nowy rok też z jakimiś zmartwieniami, z czymś, co permanentnie ciągnęło się i nas właśnie niepokoiło. A może przyczyną niepokoju jesteśmy sami przez naszą kłótliwość, niepotrzebne słowa, może tych słów było troszeczkę za dużo, albo po prostu mamy taki temperament i usposobienie, że czujemy się zaniepokojeni i łatwo popadamy w jakieś takie doświadczenie, które nie pozwala nam tego pokoju, spokoju odczuwać, a mamy go szukać. I myślę, że tutaj bardzo ważna jest modlitwa, tutaj bardzo ważna jest lektura Bożego Słowa po to, żeby się uspokoić, po to, żeby wskutek tej lektury odczuć, że Boga jest pokój, że Bóg się zatroszczy, że Bóg ma nas w swoich rękach, że nas poprowadzi i przeprowadzi przez wszystko, co przed nami, a może nasz temperament, który jest zbyt intensywny, Pan Bóg troszeczkę ostudzi, ograniczy, także ten pokój wewnętrzny, pokój ducha stanie się także naszym udziałem. Niech ta modlitwa, lektura Bożego Słowa ku pokojowi nas prowadzą i niech też Pan Bóg tym swoim pokojem nas obdarza. Tego wszystkiego Wam i sobie serdecznie i gorąco życzę dobrego, błogosławionego.